Witajcie kochani, w dzisiejszym odcinku chciałbym omówić temat kwarcu. Tu mam przed sobą bryłkę kwarcu. Zdobyłem ją właśnie niedawno. I ten kwarc, drodzy kochani, nosząc go przy sobie, chroni nas przed energiami od innych osób, które czasami są negatywne, a pojawią się w naszym otoczeniu, czy to w pracy, czy nawet na ulicy, czy w pociągu, czy w tramwaju, czy gdziekolwiek. Osoby, które mają nieciekawe energie, bardzo złe energie. Tu nie chodzi o wiek osób, tylko tu chodzi o to, żeby po prostu się chronić, zabezpieczyć się trwale przed energiami, które nie odpowiadają nam, które nie są zbyt pozytywne dla nas. A więc noszenie takiego kwarcu bardzo dobrze nas zabezpiecza przed takimi energiami. Ten kwarc raz na tydzień najlepiej go zanurzyć w wodzie z solą, żeby go oczyścić, a jeżeli macie słońce, to potem, jeżeli wyjmiecie go ze soli, możecie go położyć na jakimś tarasie, na jakimś balkonie, żeby po prostu on sobie brał tą energię słoneczną i naładował się tą energią słoneczną. Nie zalecam wystawiać kwarcu w nocy, najlepiej go po prostu wystawić tylko i wyłącznie na słońce, żeby po prostu brał sobie energię słoneczną, żeby się ładował dobrą, pozytywną energią. I taki kwarc, pracując w biurze, przy komputerze, pracując ewentualnie z innymi ludźmi, można po prostu nosić w kieszeni i trwale się zabezpieczyć. Drugim takim kamieniem, bardzo takim interesującym, znajdowanym w wielu grobowcach w Ameryce Centralnej, w Meksyku, jak również w Peru, to jest właśnie jadeit. Tu mamy bryłkę jadeitu, tak ona wygląda. Jadeit jest minerałem ogólnie dostępnym, możecie go się zaopatrzyć w jadeit. On powoduje lepszą koncentrację, lepsze usytuowanie się w sobie, czyli osoba, która posiada jadeit, jest pewna siebie, jest skoncentrowana, jak również bardzo dobrze wpływa na kości, wpływa na pamięć, wpływa na dobre samopoczucie, chroni nas przed wszelkimi rodzajami demonami, astralami. To właśnie jest jadeit, który nas trwale zabezpiecza, jak również daje nam dobre samopoczucie, zrelaksowanie, wyciszenie. To jest właśnie, tak działa jadeit. I właśnie te dwa kamienie, jak również kwarc, jak jadeit, polecam wam, drodzy kochani, warto je mieć, warto się w nie zaopatrzyć. Możecie je zakupić na Allegro, możecie po prostu gdzieś zakupić na jakichś targach minerałów. Właśnie ten jadeit spowoduje, drodzy kochani, u was lepsze samopoczucie, przypływ energii, lepsze zdrowie, lepsze uregulowanie energii chi w organizmie. To jest właśnie jadeit. Nieprzypadkowo był w grobowcach u wielkich wojowników, był u wielkich królów właśnie ten jadeit. Mieli naszyjniki z niego. Wiele świętych osób również byli królami inkaskimi, również nosiło jadeit. Wojownicy inkascy nosili właśnie jadeit po to, by dał im koncentrację, energię, siłę. To jest właśnie jadeit. I to była taka wzmianka na ten temat. I chciałbym również zaproponować aronit mineralny, bardzo zdrowy. Możecie go zakupić na linku pod YouTube'em. Aronit odpromieniowuje, zabezpiecza mieszkanie przed szkodliwym promieniowaniem, wzmacnia nasz system odpornościowy, nasze ścięgna, kości. Jest bardzo zdrowy. Możecie po prostu go sobie zakupić. Ja od ciebie się żegnam. Pozdrawiam was serdecznie. Tutaj jest z Wysp Kanaryjskich i do widzenia.